To jest takie, wiesz, coś jakby, jak to się mówi, no, czekaj, mam na końcu, poczekaj, momencik, zaraz, wie, dołku, nie, dołujące, wiesz o czym mówię? Tu się muszę odnieść do dzisiejszego bohatera, którego zresztą widzę tu na ekranie. Nienawidziłem go. Przez pierwszych kilka godzin dał mi tak popalić strasznie, jak mało kto w życiu, przysięgam. To nie jest to, co kalmary lubią najbardziej. Ja jestem prosty jamochłon. Nie funduj mi więcej takich rozrywek, bo się obrażę. Ja się z nim naprawdę zmagałem potwornie. Miałem mokry sweter. Niech mi ktoś pomoże. Że też ja się muszę zawsze wplątać w jakąś historię. Nie. Co tak sterczysz? Pomógłbyś lepiej. To jest postać najbliższa jakby z dramatu, to jest taki Papkin, tak? Albo z Ganarel z Don Juana. Czyli ktoś, kto musi mieć, kto jest jakby za mały, żeby samemu zaistnieć, musi mieć jakiegoś bogatego sponsora, ewentualnie przyjaciela w tym przypadku, tak? Delfina. Aha, no jasne. Twoje marzenia, twoje fale, a ja już się nie liczę. Oczywiście, moje potrzeby nic cię nie obchodzą, tak. No pewnie, że obchodzą. Och, witajcie wrota raju. No taki charakter tego kalmara, że jest tchórzem podszyty, ale w pysku mocny, więc... A w pysku mocnym był straszny, a krzyczy potwornie, a zmienia mu się co chwilę. Ja, i śmieje się nie wiadomo kiedy, i krzyczy nie wiadomo dlaczego, i że wiadomo dlaczego, ale z nagła i reakcje ma naprawdę dziesiątki. Ups. Świetny gostek, no teraz dzisiaj go już polubiłem. O matko, mamuniu, nie, dziękuję, nie mam ochoty na bełtwy w szlamie. Wiem, są pożywne, ale smakują jak przechodzone kąpielówki. Przestań, bo puszczę polipa. Do kalmarów to chyba się nie przekonam. Lekko za takie gumowate towarzystwo. Czy twoim zdaniem jestem wykonany z gumy? Zapraszam Państwa w imieniu postaci Macuś, która pewnie Macuś, na film pod tytułem Delfin Plum. Zapraszam i Plum.